Witajcie kochani, będę szczery, jestem mocno przekonany, że Biblia powinna być naszym przewodnikiem wiary oraz praktyki. Uznaję wartość tradycji Kościoła, jednak nie akceptuję żadnych tradycji, o których Słowo Boże nie przemawia w jasny sposób. Z góry zaznaczam, że swoimi spostrzeżeniami nie chcę nikogo zranić, urazić, nie chcę też atakować Kościoła katolickiego, lecz chcę, abyście posłuchali, co po tym, jak doświadczyłem tej śmierci klinicznej, tego spotkania z Jezusem, Duch Święty mówi do mnie każdego dnia, gdy studiuję Pismo Święte. Tak więc zaczynamy. Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę i lecimy. Co tak naprawdę oznacza stawianie Boga na pierwszym miejscu? Powszechne jest stwierdzenie chrześcijan: stawiam Boga na pierwszym miejscu, lub radzić innymi, upewnij się, że Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu. Takie wyrażenia są często używane, że mogą stać się chrześcijańskim frazesem. Ale nie ma nic palnego w kwestii stawiania Boga na pierwszym miejscu. W rzeczywistości jest to całkowicie biblijne. Każdy ma priorytety. Układamy nasze plany, budżety, relacje zgodnie z określonymi wartościami. Stawianie Boga na pierwszym miejscu nadaje mu najwyższą wartość nad wszystkimi innymi sprawami. On jest główną postacią w naszym życiu i centralną we wszystkim, co robimy i myślimy. Gdy postanowimy postawić Boga na pierwszym miejscu, określamy, że On jest ważniejszy niż ktokolwiek inny w naszym życiu. Jego słowo jest bardziej wartościowe niż kiedykolwiek inne przesłanie i Jego wola jest najważniejsza niż jakikolwiek inny imperatyw. Stawianie Boga na pierwszym miejscu oznacza, że przestrzegamy pierwszego przekazania. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Ewangelia Mateusza 22:37. Innymi słowy, jesteśmy całkowicie zaangażowani w naszą relację z Bogiem. Wszystko, co mamy i wszystko, kim jesteśmy, jest Jemu oddane. Niczego nie trzymamy dla siebie. Stawianie Boga na pierwszym miejscu oznacza, że nasze życie wolne jest od cudzołóstwa w jakiejkolwiek formie. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. 1 Jana 5:21. Tym fałszywym Bogiem jest cokolwiek, co zastępuje jedynego prawdziwego Boga w naszych sercach. Jak Gideon zbudował ołtarz dla Pana, aby zastąpić bałwochwalcze obrazy, musimy poświęcić siebie jako ofiary żywe Bogu i w ten sposób stawić Go na pierwszym miejscu. Rzymian 12:1. Stawianie Boga na pierwszym miejscu oznacza, że podążamy za krokami Jezusa. 1 Piotra 2:21. Życie Jezusa charakteryzowało się totalną uległością wobec woli Ojca, służeniu innym i modlitwą. W ogrodzie, mierząc się z niewyobrażalnym bólem, Jezus modlił się: wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ewangelia Łukasza 22:42. To oznacza, że stawianie Boga na pierwszym miejscu, słowa Jezusa, czyny i doktryna pochodziły w całości od Ojca. Ewangelia Jana 5:19, 7:16, 12:49. Jezus wywyższył Ojca w każdym szczególe swojego życia i wykonał wszystko, do czego został posłany na ziemię. Ewangelia Jana 17:4. Jezus nauczał, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Ewangelia Mateusza 6:33. To znaczy, że mamy szukać rzeczy Bożych nade wszystko z tego świata. Mamy szukać zbawienia, które jest nieodłączne w Królestwie Bożym, uważając, że ma ono większą wartość niż wszystkie bogactwa świata razem wzięte. Można tu zobaczyć Ewangelię Mateusza 13:44-46. Obietnica związana z nakazem jest taka, że jeśli stawiamy Boga na pierwszym miejscu, On obdarzy cię wszystkim, czego potrzebujesz. Podczas czasu głodu prorok Eliasz odwiedził miasto, w którym spotkał wdowę przygotowującą ostatni posiłek dla siebie i swojego syna. Eliasz poprosił ją o odrobinę chleba i wody, a wdowa wytłumaczyła, że ma produkty tylko na jeden ostatni posiłek i potem będzie cierpiała głód. Eliasz nalegał:
Nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go. Dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Księga Królewska 17:13. Zasadniczo Eliasz powiedział jej, aby postawiła Boga na pierwszym miejscu. Przez wiarę wdowa była posłuszna. Postawiła Boga na pierwszym miejscu i nakarmiła proroka. A potem zdarzył się cud. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść. Ona, on i jej rodzina. Dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się. Oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Wersety od 15 do 16. Ci, którzy stawiają Boga na pierwszym miejscu, będą wyróżniać się od reszty świata. Będą wypełniać Boże nakazy, Ewangelia Jana 14:15. Wezmą swój krzyż i pójdą w ślady Jezusa, Ewangelia Łukasza 9:23. I nie zapomną swojej pierwszej miłości, Księga Objawienia 2:4. Dadzą Bogu swoje pierwsze owoce, a nie resztki. Życie chrześcijańskie charakteryzuje się bezinteresowną służbą dla Boga z chwili na chwilę, która wypływa z miłości do Niego i Jego ludu. We wszystkich rzeczach wierzący ufa, jest posłuszny i kocha Boga ponad wszystko inne. Stawianie Boga na pierwszym miejscu staje się łatwiejsze, jeśli bierzemy do serca słowa z fragmentu Rzymian 11:36. Ale bowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. I pamiętajcie, Bóg Ciebie kocha, Bóg jest miłością, a to, w jaki sposób do Niego przyjdziesz, czy Mu zaufasz, czy oddasz Mu życie w Jego ręce, to jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Tak więc zachęcam Was jeszcze raz do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapek, komentarzy. Jeśli możecie, to pomóżcie mi w rehabilitacji, linki są zawsze w opisach. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.